Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 9. odcinek, o ile się nie mylę, z naszej serii Zagrajmy w Darksiders 3. Moi drodzy, ruszamy na trop, właściwie na trop, ruszamy za kolejnym grzechem głównym, będziemy polować też na żądzę, dogadaliśmy się z Weaselem ostatnio, zrobiliśmy deala, on dał nam zbawienie, no właśnie, wciśnij RS, aby celować zbawieniem, przytrzymaj LT, aby oznaczyć cele. Bardzo mi brakowało właśnie broni na dystans, nareszcie takową dostałem. Oczywiście wiadomo, że nie jest ona jakaś tam wielce mocna na początku i tutaj jeszcze troszkę nam zajmie, zanim ta broń w jakikolwiek sposób będzie przydatna w ogóle w tej grze. Aczkolwiek cieszę się, że no dostałem cokolwiek, bo naprawdę brakowało mi bardzo jakiejś broni do walki na dystans. Aha, i my jesteśmy po drugiej stronie tego kwasowego jeziora, dobra, okej, okay, także wszystko jasne. Możemy... wow! Boże ty kurde. Także możemy sobie ruszać w takim razie dalej, poeksplorujemy sobie trochę oczywiście. Dobra, jeszcze jedna rzecz, bo z racji tego, że nagrywam trochę odcinki na zapas, ponieważ nie będzie mnie kilka dni w domu, to dopiero teraz tak naprawdę mogę się odwołać do waszych komentarzy z odcinków poprzednich. I pisaliście mi, że troszkę szkoda, że nie wybrałem walki takiej jak w menu na początku, takiej jak była w Darksiders 1 i 2. Ponieważ wtedy to jest zupełnie inne doświadczenie podczas gry, no ja nie miałem o tym pojęcia. Myślałem, że... no nie wiem co ja myślałem, no gram w grę po raz pierwszy, tak, więc tutaj... czy ja tu doskoczę, żeby cię dziabnąć? Ale to mi za wiele nie daje, jak to dziabny, dobra, nieważne. No, więc mogę się odwołać w końcu do waszych komentarzy właśnie, gdzie pisaliście o tym... że no już wspominałem o tym co prawda na odcinkach, ale też właśnie pisaliście o tym, że tutaj system walki był o, udoskonalenie Obscurusa, udoskonalenia można umieszczać w broni z poziomu ekwipunku. Okej, zobaczmy jak to wygląda, bo teraz tak, pytanie co ja bym chciał w ogóle ulepszać w tym momencie. Wydaje mi się, że te kolce pogardy. I teraz tak, mamy tutaj, co ty mi dajesz? Spustoszenie generowane przez te broń, nietykalność przy uniku. Okej, niech będzie. Weźmy sobie. Ło, aha, o nie, bo... o kurde, nie, 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 nie. O, serio. Naprawdę, wybuchły te owady i wpadłem do kwasu. Poważnie. Była najbardziej idiotyczna śmierć w całej serii, poważnie. Ja pierdzielę, co to był za fail. No dobra, trudno. Tak czy siak tam wszystkie znajdźki zebrałem, więc nie musimy już tam iść. O tyle dobrze. No, a chciałem jeszcze właśnie wspomnieć o tym systemie walki. Właśnie pisaliście... a, tylko te dusze by się przydało zebrać, czekajcie, gdzie one są teraz? No właśnie, to skoczymy sobie jeszcze szybko po duszę, żebym ich nie stracił. I spróbujemy stąd uciec. Bo ja nie za bardzo chcę się tutaj... ej, no, żartujecie sobie! Gościu we mnie szarże zrobił i po tym macie. Kurde, nawet nie wiem ile mam tych dusz, ale nie, no pójdę to odzyskać, no przecież nie będziemy... jak to zrobić teraz? Przydałoby się to takim trochę rushem wykonać. Po prostu biegniemy, zbieramy dusze i spadamy. I właśnie, odwołując się może w końcu do tych komentarzy. Pisaliście właśnie, że gra bardzo przypomina Dark Souls i... no, Soulsy były właśnie inspiracją dla twórców. Kurek, ten gościu wjeżdża z bara. Dobra, 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 spokojnie, spokojnie. Najważniejsze zrobione. Teraz poczekajcie, zbierzemy szybko te kępy, tu jeszcze mamy jedną znajdźkę. Okej. Dobra, i spadajmy, nie będziemy się tu bić, bo już kolejni mnie niestety gonią. Dobra. Okej, poczekajcie, bo coś tam było... o, dobra, na szczęście jeden tylko przyleciał, z jednym mogę się bić spokojnie. No i że właśnie gra była bardzo wzorowana na Soulsach, no, no to czuć od pierwszych momentów rozgrywki, naprawdę. I dopiero w jakimś patchu, z racji tego, że społeczność nalegała, no to do... o kurde, no to dopiero wtedy tak naprawdę... to dopiero wtedy tak naprawdę twórcy zdecydowali się dodać system walki znany z podstawki. Co mnie... znaczy, Boże, z podstawki, z poprzedniej części Darksiders, taki bardziej właśnie slasherowy, co mnie trochę zaskoczyło w ogóle, że tak napisaliście, bo... no mega mnie to zdziwiło, serio, no myślałem, że... tutaj no, ten system walki, no to... dobra, chyba nie musimy się z nimi bić, jakieś trzy kiepy, dajmy im spokój. Myślałem, że ten system walki, no to był tak bardziej... że wiecie, no oba systemy są slasherem takim, ale... no nie wiem, trójka jest może jakaś taka bardziej nowoczesna czy coś niż poprzednie części.
A tutaj no trochę inaczej się to potoczyło i okazuje się, że tutaj trójka w swoich pierwotnych założeniach wcale nie miała być tak jakby slasherem. Bo no, mówiłem też o tym właśnie podczas rozgrywki w poprzednich odcinkach, że tutaj trochę to wygląda tak, jakby zabrano kompletnie dynamikę Darksiders 3. Bo mimo wszystko w części pierwszej i drugiej, mimo że te postacie ruszały się troszkę wolniej, no to jednak ta dynamika postaci jak najbardziej była na miejscu. No Wojna o wiele szybciej się ruszał i śmierć, zwłaszcza śmierć, niż tutaj Furia, więc no troszeczkę zaskoczyło mnie to, że tutaj tak to wygląda, no bo jednak no gram w slasher, tak, więc oczekuję dynamicznej rozwałki, a dostałem w sumie taką bardziej soulsową rozgrywkę, co naprawdę bardzo mnie zaskoczyło. Nie spodziewałem się tego. O kurde. Oho, teraz czekajcie, Lufa pytanie, gdzie my się możemy udać? Nie. I znowu misklikiem, znaczy właściwie nie misklikiem, bo ja wcisnąłem tylko lewą gałkę. Aha, bo to jest skrócik. Tak, my tam byliśmy, okej, czyli teraz mogę po prostu... Dobra, okej, tak, w takim razie lećmy tędy. Wkurza mnie ten kontroler, że klikam lewą gałkę, a to mi... to mi używa kryształu. No i świetnie, teraz pewnie zginę. Bo nie będę mógł się wyleczyć. Uwielbiam takie akcje. Dobra, szczęście masz 4 odpoczynki Nephilim, także spoko. No i dlatego też stąd moje właśnie liczne narzekania na ten system walki. O kurde, what the... Co tu się stało? Okej. Dobra, gra naprawdę ma swoje różne niedoróbki. Niestety. No muszę przyznać, że Darksiders 3... Co? Skąd ty się tu wziąłeś? Halo, co to było? Oj, czekajcie, czekajcie, byle żebym do kwachu nie wpadł i będzie dobrze. Ja pierdzielę. Moment, moment, spokojnie, spokojnie. Także ja się tutaj nie dziwię, że ja też tyle ginę w tej grze, no bo skoro tutaj zrobiono to bardziej w stylu Souls-like'ów i Soulsborne'ów, no to ja właśnie tutaj, no nie dziwię się, że tyle ginę. Nie jest to dla mnie jakieś tam... Nie, no błagam. Może to jest jakiś żart. No, dlatego się właśnie nie dziwię, że tyle ginę. Bo ja tak właśnie grałem sobie w to Darksiders, tak sobie myślę, kurde, no co jest, no ja ginę tyle w slasherze? No bez przesady, no kurde, przecież to nie jest jakaś trudna gra. A jak się okazuje, jednak trochę jest trudna. Bo jest robiona na wzór Souls-like'ów i Soulsborne'ów. Właściwie powinienem powiedzieć na wzór Soulsborne'ów, bo Souls-like no to gra robiona na... podobiznę Soulsborne'ów właśnie. Ajajaj, dobra. Spróbujemy to trochę zraszować. Przede wszystkim tak. Poczekajcie, przede wszystkim to ja muszę odzyskać duszę. Nie chciałbym ich stracić. Jak to teraz zrobić? Czekajcie. Dobra, was olejemy. Dobra, ja spróbuję po prostu. No właśnie, 5,5 tysiąca dusz. To tyle to piechotą nie chodzi. Poczekajcie, spróbuję się gdzieś skitrać, żeby tutaj nie atakowali mnie nagminnie. Dobra, fragment adamantytu, dobra. Może was dwóch sklepiemy? Okej, spokojnie, spokojnie. Dobra, no z racji tego, że właśnie ta gra jest bardziej Souls-like'iem, no to muszę tutaj, z racji tego jaki system walki wybrałem, no to musimy tutaj być naprawdę ostrożni. I muszę się bić bardzo powoli. Opierać się właśnie na tych kontrach i tak dalej. No dobra, ale w sumie powiem wam szczerze, że brakowało mi na kanale trochę takiej gry Souls-like'owej. Trochę jestem zdziwiony, że o Darksiders 3 mogę powiedzieć jako gra... O! Jako gra typu Souls-like. No ale, ale tak to wygląda. Dobrze, co tu dalej zdziałać? Czekajcie, 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 bo nie wiem, co się dzieje. Mam, widzę, przy tym dużym mamy jeszcze znajdźkę. Moment, moment, spokojnie, spokojnie. Cały czas tu mi lata jakiś przeciwnik. Okej, zdjęty. Dobra, na spokojnie, coś strasznie mam spadki klatek w tym miejscu, nie wiem, o co chodzi. Czy ja mogę... O, właśnie, tak myślałem, że mogę to gniazdo zniszczyć.
A i teraz tak, jak to rozegrać, bo tak, tam mamy jedną znajdźkę. Tu mamy, co to jest za miejsce? Aha, tu muszę zeskoczyć na dół. Myślałem, że to jest inna lokacja, ale nie, tam muszę iść. Ale z drugiej strony mogę też ruszać tutaj. Jak to teraz rozegrać? Dobra, ja się podleczę, to na pewno. Spróbuję zgarnąć tą znajdźkę i spierniczamy. Dobra, 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 spokojnie, spokojnie, spokojnie. Wiecie, z nim już się biłem, tak? Więc nie będziemy pokonywać tego samego przeciwnika dwukrotnie, bo to jest bez sensu. Ja po prostu spróbuję tutaj zeskoczyć albo zejść. No i odblokujemy sobie punkt kontrolny. Dobra. Okej, okay, no to jak już teraz, no... zarówno wy mi pisaliście, jak i no tak podczas mojego gameplayu dotarło do mnie, że jest to w sumie Souls-like, a nie slasher, bo to już tak troszeczkę podejście do rozgrywki zmieniłem. Staram się grać bardziej ostrożnie. Aczkolwiek no i tak mam w głowie, że Darksiders to slasher. Dobra, teraz tak, czy ja mogę sobie z ekwipunku coś tutaj, mogę jak najbardziej porozbijać? Dobrze, i weźmy sobie punkty atrybutów. To będzie dobra zabawa. No punkty to trochę przesadziłem, właściwie tylko jeden punkt, szkoda. Okej. Ale z drugiej strony wydałbym te dusze, żeby się nie zmarnowały. Bo nie wiem, czy przypadkiem, wiecie, gdzieś tam... Że kupimy sobie nieumarły odłamek jeden. I teraz, nie wiem... duży odłamek uzdrowienia może? I niech będzie jeszcze ten. A niech będzie jeszcze ten, jak nie stać, czemu nie? Dobra, okej, mamy to. Dobra. To mi się podoba, to teraz wydajmy sobie jeszcze punkt atrybutów. Pytanie na co w tym momencie? Myślę, że pójdziemy sobie jeszcze w życie, bo naprawdę furia jest strasznie mało odporna. Dobra. Możemy ruszać tędy, ale skąd te ściny? Muszę przyznać, że gra ma naprawdę trochę niedoróbek technicznych. Dziwne ściny, przeciwnicy znikający w ścianie, no jakby... No nie, nie jest pod... jeśli chodzi o technikalia, to nie jest to najlepsza gra na świecie. Ma różne jakieś tam swoje błędy. Dobra, dzień dobry, panowie. Odłamek spustoszenia. Okej, muszę też tych odłamków częściej używać, ale tak z drugiej strony, jak używam odłamków, to mam też świadomość tego, że nie mogę się wyleczyć. Oczywiście mogę to zrobić odpoczynkiem Nephilim, ale wolę się liczyć tymi odłamkami. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Kurde, robię przecież te uniki. Okej, wybaczcie, że będę trochę mniej mówić teraz, ale tutaj naprawdę muszę mocno się skupić, bo już ledwo żyję. Nie mam pojęcia, jakim cudem w ogóle tak dużo straciłem zdrowia. Co się stało? No co jest? Halo? Właśnie o tym mówię, nie? No... W sekundę można stracić połowę HP znikąd, tak naprawdę. Nie wiem, robi niby te uniki. Już dwa odpoczynki na film zmarnuję zaraz. Aha, bo ty tutaj ich respisz. Dobra, nie widziałem cię. Wiem, że mam atak magiczny, ale na razie dam sobie... Dobra, kurde, szkoda, że nie zauważyłem wcześniej tego przeciwnika. Bo tak to byśmy nie marnowali tyle leczenia, ale dobra, jedno widzę, że odzyskałem, także spoko. Fajnie, że można leczenie też odzyskać. Okej. Okay. Ale muszę przyznać, że mimo wszystko... Oh shit. Mimo wszystko wolałbym grać w takie... No klasyczne Darksiders, czyli no system walki rodem ze slasherów. No gdybym wiedział o tym wyborze, jakie on ma znaczenie, no to wybrałbym ten klasyczny właśnie system. No ale przechodzę grę po raz pierwszy, więc nie miałem prawa tego wiedzieć. A nie chciałem sobie też... Nie ukrywam, że nie chciałem sobie też psuć po prostu zabawy. I nie czytać za dużo trzeciej części Darksiders. Wybaczcie, że jeszcze będę trochę tam... kaszleć od czasu do czasu, ale jeszcze jestem trochę chory. O, hrabąż, siemo. Poczekaj, gdzie my teraz jesteśmy?
Aha, to jest tutaj, dobra, okej. Rozumiem, rozumiem. No dobrze, tylko teraz tak, czy ty mi chrabąż będziesz potrzebny? Nie za bardzo chyba. Nie wiem po co ty tu jesteś, pewnie jakieś tam znajdźki zebrać wcześniej. Ale dobra, już mniejsza w te znajdźki. Ruszajmy sobie dalej. Okej, mogę pójść tędy też. No dobra, zobaczmy co tu jest. Bo przejścia fabularnego tu raczej nie ma. Tekstury widzę się trochę rozmywały. Dobra, okej. No i tu ewidentnie znowu moglibyśmy się wspiąć, gdybym miał jakąś lodową formę. No ale na razie takowej nie posiadam, więc musimy się obejść smakiem i iść dalej. Dobra. Kontynuujmy tą naszą ciężką przeprawę. Wezmę sobie odłamek uzdrowienia. Wow, tu się coś rusza. Ocie kurde. Mam nadzieję, że to nie jest żądza, ten nasz. Kolejny koszmar. Chcę go jak najszybciej poznać. Ehe, tak. Nie, absolutnie, żaden sarkazm, ależ skąd. Teraz tak, my musimy ruszać w tamtą stronę, ale chciałbym jeszcze zobaczyć, co jest tutaj. Oho, mamy przeciwnika. Teraz to ja każdego adwersarza będę się bał. Ale w sumie może to i dobrze. To jest szansa na to, że będę trochę mniej ginąć. Dobra, leży. Okej, teraz tak, odłamek ciernia. Chociaż nie wiem, czy przypadkiem ja jednak nie muszę iść tędy, słuchajcie. Nie, tutaj mamy już zamknięte przejście, tu chyba już nic dalej nie ma. Nie wiem, jakim cudem ja oberwałem, skoro zrobiłem unik, ale okej. Nie wiem, jak to się stało. Ale to życie to zlatuje w niesamowitym tempie. No dobrze, tu nic faktycznie nie zrobię, to był jedynie ten anioł, chociaż... Poczekajcie, bo... czy ja dam radę tu wskoczyć? Dam radę, okej. Także mamy kolejną znajdźkę, świetnie. Demoniczny artefakt. Musimy właśnie udać się do Ultana swoją drogą, zapominam o tym. Mam nadzieję, że przy następnym punkcie kontrolnym będę o tym pamiętał. Przy następnej wizycie u Volgrima. Dobra. Nie mogę się doczekać w takim razie kolejnej walki z bossem, bo w sumie bossowie idą mi prosto, bo jeszcze ani razu chyba na bossie nie zginąłem. Nie kojarzę, żebym ginął na bossie. Także jest okej, bardziej ginę na takich zwykłych przeciwnikach, kiedy jest ich cała chmara. Dobra, spokojnie, spokojnie, bo gościu trochę za daleko wyleciał. No dokładnie, moglibyście się nie ruszać, byłoby dużo prościej. Dobra. Okej, ale muszę przyznać, że Souls-like i Soulsborne to są takie gry, że tak naprawdę w miarę ogarnia się je dopiero pod koniec rozgrywki. Bo wcześniej to się właśnie ginie, musisz się uczyć, jak w ogóle w to grać i tak dalej. Więc tutaj. Nie dziwię się, że mój gameplay, no, nie prezentuje się jakoś najlepiej na świecie. No ale to właśnie z racji tego, że tak naprawdę niemalże do samego końca tej przygody będę się uczył, jak w ogóle w to grać. Okej. Teraz tak, potrzebowałbym chrabąszcza jakiegoś, ale tutaj tego za bardzo nie zdobędę. A to w takim razie co ja powinienem teraz zrobić? Muszę zejść na dół? Nie wiem, może na dół. Teraz zobaczymy. Bo ogólnie chrabąszcza słyszałem wcześniej, tylko... Nie, nie używaj! Ech, ja nie chciałem sprint włączyć, no. Ale to do chrabąszcza to mam aż tak się cofać? Bez sensu. Nie wydaje mi się, żeby tak było. Poczekajcie, może zrobię inaczej. A da się na przykład zrobić coś takiego, żeby... O właśnie, o to mi chodziło, dobra. Da się, okej. No właśnie, bo chciałem sobie wrzucić chrabąszcza stąd.
Ale już myślę, słuchajcie, już mój mózg pracuje lepiej, już łączę jakieś tam podstawowe kropki. Także spoko. To znaczy, że z choroby w miarę wychodzę. No, chrabąszczek. Weź idź sobie żryj. Nie aż tam, kurde. Chciałem go delikatnie wyrzucić. Czekaj, chodź mały. Bo ja coś cię, za mocno cię rzucam, wybacz. Dobra, słuchaj, żarcie, patrz tutaj. Patrz, jedzenie, kebab na ciebie czeka, chodź. Nie wiem, czy chrabąszcze jedzą kebaby, ale whatever. No chodź, zobacz, żarcie. No, bierz. Szamaj. Dobra, nażryj się do woli. Aż wybuchniesz, hehe. Teraz przypomniała mi się taka reklama w GTA 3, było Eat till you explode. I tam była misja związana z tym banerem, że wysadzało się tam gościa, który właśnie wychodził z restauracji. To było naprawdę dobre. GTA 3, muszę przyznać, że mimo że to było pierwsze GTA w 3D, to miało też naprawdę swoje dobre momenty i... Nie powiem, że do dzisiaj się w to jakoś świetnie gra, ale no ma ta gra właśnie swoje momenty. Okej, w takim razie ciebie muszę na dół sprowadzić. Teraz sobie na ciebie wskoczymy i zakładam, że będę mógł sobie teraz przejście otworzyć z tamtej strony. Tak by przynajmniej było dobrze. Aha, dokładnie. Tylko czekajcie, bo w sumie źle zrobiłem. Źle zrobiłem, bo powinienem wziąć jeszcze jednego chrabąszcza, poczekajcie. Okej, teraz muszę jeszcze jednego chrabąszcza tu wziąć. I dopiero teraz będę mógł właśnie zrobić to, co zrobiłem przed chwilą. Dobra, także ty się nażryj. A ja ruszam sobie otworzyć przejście. Dobra. I w takim razie udamy się teraz, no właśnie, tu na dół. No i teraz możemy sobie spokojnie to przejście otworzyć, chrabąszcz się nażre, a my będziemy w stanie wysadzić tą fioletową ścianę. Dobra, nice. No i możemy iść dalej. Ta charakterystyczna muzyczka w momencie, kiedy rozwiązaliśmy zagadkę. O, jakie tam doczytywania brzydkie były. Nieładnie. Dobra, ale gdzie teraz w zasadzie? Poczekajcie, bo... Nie, czekaj. Grzybek. O, właśnie. Bo grzech jest w tamtą stronę w ogóle. O, czekajcie, punkt kontrolny. To sobie skorzystamy. Przy okazji. I przeniesiemy się do Ultana. Zobaczymy, czy on ma coś dla nas interesującego. Punktu atrybutu żadnego nie wezmę niestety na ten moment. A coś mogę kupić od ciebie? Nie umarły odłamek, a niech będzie. Wiedziałem, że nie będziesz mogła się nijak. Dobra, niech będzie i tak. I zabierz mnie jeszcze do kuźni twórcy w tym momencie. No i zobaczymy, czy będziemy mogli sobie ulepszyć jakąś tam broń. Najbardziej to by mi oczywiście zależało na tych ostrzach pogardy, na tych płomienistych. Ale łańcuch też możemy jak najbardziej ulepszyć. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Witaj, chcesz zadawać potwory. Dobra. Okej, łańcuchy pogardy mogę ulepszyć. Dobra, to dawaj. Okej. I mogę też ulepszyć jeszcze zbawienie, a niech będzie. Jak mnie stać, to sobie ulepszymy, niech będzie, czemu nie? Zbawieniem też trochę będziemy rzucać, a w sumie to będzie dobra broń, żeby zadawać takie umiejętności, umiejętności, obrażenia pasywne. Bo będzie można rzucić przeciwnika i wtedy on będzie się palił. I będzie tam, będziemy mu zadawać jakieś dodatkowe minimalne obrażenia. Także myślę, że to też jak najbardziej może oddać, tylko po czasie. Dobra, grzybek, ja muszę cię gdzieś zabrać, co? Zakładam, że będziemy musieli sobie skoczyć na tamten most. Bardziej taka w sumie autostrada to jest. Dobra, byle żeby mnie tutaj nikt nie zaczepił. Na szczęście nie. Dobra, jesteśmy dalej, pięknie. Wielki kłębek.
I to mi przypomina bardzo teraz setting z Darksiders 1, gdzie też byliśmy na takiej jednej autostradzie. No uniki w powietrzu to nie za bardzo. Okej, okay, jest to podpalenie. No nie zadaje ono jakoś bardzo dużo obrażeń. Ale jak się to sumuje, no to myślę, że trochę ich tam jednak wyjdzie. Dobra, poszło. Okej, okay, to w takim razie ruszajmy sobie dalej. Oho, oh shit. Nie no, nie sądzę. Znaczy, no na pewno o nas wie. Chyba jak ma nie wiedzie. O nie, 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 ale teraz by była lipa. No, come on. Ej no, co jest? No dajcie wejść na górę. Małe kmioty. Dobra. Okej. No powiem wam, że... Przysłał po nas Usil? Na to wygląda. O nie, tu ten duży jeszcze. Dobra, na ciebie wolę atak magiczny. Bo ty jak pierdykniesz, to właśnie. To cała ziemia się trzęsie i to dosłownie. Dobra, leży. Okej, spróbujmy na spokojnie sobie tu przejść. No liczę na to, że za chwilę natkniemy się na jakiś punkt kontrolny. To by się przydało. No takie ognisko w sumie bardziej mogę to nazywać. O i dokładnie mamy, dobra, pięknie. To mi się bardzo podoba. Dobra, no dusz nie mamy w sumie za wiele. Ale mały odłamek mogę kupić jak najbardziej. Dobra, i myślę, że możemy jeszcze sobie pójść kawałek dalej. Szkoda tylko, że zdrowie mi się przy tym punkcie kontrolnym faktycznie nie odnawia. Nie wiem, czy przypadkiem nie trzeba... szybkie podróże odbyć, żeby to się odnowiło. O, nie denerwuj się, Andrzej, zabiorę cię w bezpieczne miejsce, chodź. Wydawało mi się, że ta animacja była w 30 klatkach. Możliwe. Możliwe, że tak było. Tak to trochę wyglądało. Dobrze, my mamy iść tam. Już tam jakiś aniołek na nas czekał. Aha, tutaj w zasadzie zawiedzenie znajdę, okej. No dobrze. To kontynuujmy sobie tędy. Oj, nie podoba mi się tu. Powiem wam, że ani trochę mi się tu nie podoba. Ta lokacja jest jakaś taka złowieszcza. Nie czuję tu dobrego wajbu. Może byś do mnie przyleciał, a nie się bijesz w powietrzu jak jakiś imbecyl. No co jak co, latający przeciwnicy to jest naprawdę rzecz irytująca bardzo. Zwłaszcza kiedy mylę... O kurde, niedobrze, niedobrze. Dobra, zdążyłem się wyleczyć. Muszę przy... Oj, ja pierdzielę. Tak, furia, schowaj się do wentów. To na pewno się przyda teraz. Nie no, nie wierzę. Dobra, żyję. Zapomniałem, że mam na szczęście użyty ten... nieumarły odłamek. Ja w sumie jeszcze raz go teraz użyję. Tak, w takim momencie mi się jeszcze kontroler odłącza. Co jeszcze? Ja pierdzielę, ten kontroler to powinien zapieprzać na galerze do końca swoich dni za to odłączanie randomowe. To jest w sumie zabawne, bo jestem już tak przyzwyczajony do tego pada od PlayStation 3, że ja będę na nim pewnie grał do końca życia jeden dzień dłużej. Aczkolwiek to jego odłączanie, no to nie jest dobre. Dobrze, idźmy dalej. Tu chyba wszyscy załatwieni. Tak mi się wydaje. Już się o to pytałaś. Na dodatek twój krzyk z pewnością działa jak kołysanka. Tak, to był Sanka. Zastanawiam się, który z was jest gorszy. No oczywiście, że Furia. Ona jest najgorsza. Kurde, jak ja będę miał się z tym bić, to powodzenia. Okej, rozumiem, że teraz musimy łańcuchem sobie na drugą stronę.
Nie, no jakie tu są brzydkie do czytywania, no masakra. Nie wiem, czy zwracacie w ogóle uwagę na to, ale... O nie, Natiu! No świetnie, dawaj szybko to uzdrowienie. Dobra. Poczekajcie, bo mamy teraz zdeczka problem. Mhm, świetnie. Dobra, myślę, że to jest dobra pora na Devil Trigger. Dawaj, atakuj, 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 czemu tak mało? Okej, być może trochę zmarnowałem, trudno. Uważam, że jeśli pomogło mi to przeżyć, to absolutnie nie było to zmarnowane. Teoretycznie mogłem tu od razu uciec, ale dobra. Chciałem się bić jak prawdziwy mężczyzna, znaczy prawdziwa kobieta w tym przypadku, bo gramy kobietą. Dobra, tutaj nic nie kliknę. Tu możemy sobie otworzyć bramę. Mam nadzieję, że ta... Aha, z dwóch stron, dobra, myślałem, że... Ta jedna tylko się otworzy. Okej, ale gdzie ja powinienem się teraz udać? Dobre pytanie. No dobra, ewidentnie nie tędy. Wow. Ja nie chciałem się jeszcze z tym bić, chciałem pozwiedzać. O shit. No żartujecie chyba. Co ja mam tu zrobić? Ehe. Chciałbym jeszcze tylko coś... Dobra, dobra, coś nam się udało zrobić. Okej. Szybko do przejścia. Dobra, udało się. Jeszcze oczywiście musiałem się zaciąć w połowie. Dobra, i mamy tu punkt kontrolny, okej. No dobra. Ale wiecie co, chciałbym jeszcze zobaczyć, co jest tutaj. Zanim ruszymy sobie dalej. Szkoda, że nie poszedłem w tamte miejsca. Nie ogarnąłem sobie innych znajdziek. Chyba, że tutaj otworzę sobie skrócik, to będę mógł to ogarnąć. Jeszcze znaleźć sobie coś. Zaraz zobaczymy. Bo gdzie ja tu w ogóle jestem? Aha, to już poznaję to miejsce, dobra. No level design naprawdę jest bardzo dobry w tej grze. Muszę przyznać, że same sobie skróty, projekt lokacji właśnie, to jak się wszędzie wracamy, odblokowujemy skróty. Naprawdę jest to sensownie zrobione i dobrze przemyślane. Dobra, tymczasem będzie mnie stać na punkt atrybutów, z czego się bardzo cieszę. Dobra zabawa dla nas obojga. Dobra. Teraz jeszcze tak, weź mi daj ten odłamek nieumarły. To w zasadzie w tym momencie tyle, okej. I myślę, że będziemy szli sobie w zdrowie, bo powiem wam, że jest krucho, naprawdę. Ale okej, myślę, że możemy tu zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku z Darksiders 3. Na razie.